Federacja Rosyjska to państwo, w którym od końca lat 90. około 200 osób związanych z życiem publicznym zginęło. Skoro wiemy dziś to, co wiemy o ofiarach katastrofy smoleńskiej i o sposobie, w jaki zostały pogrzebane, czy skoro w tych kwestiach zaufaliśmy Federacji Rosyjskiej, mamy prawo zaufać również w kwestii samego śledztwa i przyczyn tego, co zdarzyło się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku? O tym dziś w Minęła 20. Jedziemy. Studio goście, są z nami politycy, pani poseł Joanna Kopcińska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią poseł serdecznie. Pan senator Mieczysław Augustyn, Platforma Obywatelska, serdecznie witam w programie. Witam również pana posła Tomasza Jaskółę, Kukiz 15. Dobry wieczór. Szanowni państwo, po dzisiejszych informacjach, po tym, o czym powiedział prokurator, zastępca prokuratora generalnego, ciśnie się na usta to pytanie. Panie senatorze, no to jest siłą rzeczy pytanie do przedstawicieli środowiska, które rządziło Polską w roku 2010 i bezpośrednio po. Wiemy, że od poziomu młodych ludzi, młodych żołnierzy, młodych oficerów, którzy służyli państwu polskiemu, do poziomu prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, zbezczeszczone zostały ich ciała, a mimo wszystko zaufaliśmy Federacji Rosyjskiej w tej kwestii. Czy nie uważa pan zatem, że błędem było zaufanie również w kwestii przyczyn tego zdarzenia? Federacji Rosyjskiej zaufał pilot, prezydent, lecąc na lotnisko zupełnie do tego nieprzygotowanej, wierząc, że Rosjanie dokonają wszystkich procedur, żeby nie stało się nieszczęście, a nieszczęście się stało. Mówi pan o pilocie samolotu? Mówię o wszystkich, którzy mówi pan o prezydencie, który również zginął, Lechu Kaczyńskim? Również nie decydował o tym, a mógł, żeby polecieć na lotnisko zapasowe. Wierzył, że uda się tam wylądować. Nie zdawał sobie sprawy z byle jakości tego lotniska i tych służb. Wielu ufało wtedy. Był czas międzynarodowego otwarcia dla Moskwy i wiary w to, że uda się ją pchnąć w kierunku demokratycznych przemian. To był błąd. Oczywiście, to był błąd. Dzisiaj ale z tego, co pan wiemy, powiedział, ale wynika, wtedy nie wiedzieliśmy. Ale z tego, co pan wynika, mówi, wynika, że błąd za błąd obarcza pan nieżyjącego pilota, kapitana, nieżyjącego prezydenta. Nie, ja tylko chcę powiedzieć, że wszyscy ufali wtedy w jakiejś mierze Rosjanom. Dzisiaj wiemy, że niesłusznie. Dzisiaj jesteśmy po konflikcie na Ukrainie, po zagarnięciu Krymu i po sankcjach i tak dalej. Mamy inną wiedzę, inną mądrość. I nie zgadzam się jednak z tym, że doszło tam do jakiegoś tragicznego zbezczeszczenia zwłok. Doszło do bardzo wielu pomyłek, do prawdopodobnie lekkomyślnego pakowania tego, co niestety nie dało się komuś przyporządkować, do innych trumien. Ale, panie senatorze, ale odbyła się sekcja zwłok prezydenta Rzeczpospolitej z udziałem polskich funkcjonariuszy. W trakcie, kiedy ta sekcja była przeprowadzana, wszystko było w porządku. O czym pan mówi? Na Boga, panie senatorze. Tak się wydawało. Wie pan, pani minister, później premier Ewa Kopacz również uwierzyła słowom, że przy poszukiwaniu tych szczątek robiono coś, czego nie zrobiono. Chciałem tylko dokończyć, panie redaktorze. Tym to proszę dokończyć myśl, ja już proszę dokończyć myśl. Panią poseł, ja rozumiem, że to jest dla rodzin bardzo trudna sytuacja, dowiadywać się, że w trumnie ich bliskiego czegoś brakuje lub jest czegoś więcej. Z drugiej jednak strony myślę, czy to, że obok zwłok kochanych ludzi jest jakiś szczątek kogoś kochanego przez kogo innego, który zginął w tej samej katastrofie, czy to kogokolwiek obraża i zbezczeszcza. Szkoda, że tak się stało, ale tej sytuacji, ktoś za to odpowiada? Tej sytuacji nazywać zbezczeszczeniem bym się nie odważył. Nie ma pan żadnych wątpliwości, że nie powiedział pan to, co pan chciał powiedzieć? Tak, tak. Uważam, że to przykre, ale nie bezczeszczące, jeżeli obok ciała kogoś jest niestety szczątek kogoś, kto poległ w tej samej katastrofie.
Pani poseł, jak pani skomentuje słowa pani senatora? Panie redaktorze, w ostatnich latach padło wiele słów, które jak dzisiaj wiemy paść nie powinny i padają nadal. Ja jestem zażenowana tym, co słyszę, bo proszę państwa, państwo polskie nie zdało egzaminu. W tej katastrofie zginęły elity, zginęli ludzie różnych barw politycznych. Państwo zamiast wyjaśnić wtedy, kiedy trzeba było podjąć działania, wtedy, kiedy trzeba było tak długo badać, żeby rodziny wiedziały, że opłakują na grobach swoich bliskich, tego nie uczynili. Państwo zupełnie co innego mówiliście nam wszystkim. Ja również byłam karmiona słowami, w które chciałam wierzyć. Dzisiaj się okazuje, że to była nieprawda, że to były kłamstwa. I dzisiaj zamiast przeprosić albo nic nie mówić, państwo nadal brniecie. To jest straszne, co pada z państwa ust dla tych rodzin. Ja jestem politykiem, osobą, która... Zginął w tej katastrofie prezydent mojego kraju, ale nie zginęła żadna rodzina związana ze mną krwią, rodzinnie. Ja przeżywam tę tragedię. Jak czują się ci, którzy stracili najbliższych, a dzisiaj słyszą, że tak naprawdę nic się nie stało. To jest niebywałe. Tak długo powinny być prowadzone badania, aby rodziny wiedziały, że w trumnie, którą przywieziono, jest ich członek rodziny. Pani poseł, ale mąż, ja dopytam jeszcze. Syn czy córka? Senator twierdzi, że to, z czym mamy do czynienia, to nie jest zbezczeszczenie zwłok, zbezczeszczenie ciał polskich żołnierzy, polskich przedstawicieli, polskich obywateli po prostu. Panie pośle. Oczywiście, że jest. Szanowni państwo, no, to odpowiedź jest oczywista. My należymy do kultury zachodnioeuropejskiej, a nie mongolsko-azjatyckiej czekisty Putina. To jest zbezczeszczenie zwłok ponad wszelką wątpliwość. Pan senator mówi, że nie. Bywają katastrofy, panie redaktorze, gdzie bywają. Chowa się wszystkich do jednej mogiły, bo się panie senatorze, nie da rozdzielić. Ale państwo co innego przepraszam, mówiliście. Ale ja bardzo przepraszam, partie polityczne są wspaniałe, tylko teraz ruch Kukiz Obywatelski ma głos. Szanowni państwo, skoro zaszywa się serca po podobno sekcjach zwłok w nodze jednego z polskich polityków, to proszę mi powiedzieć, czy anatomia jest w Rosji zupełnie inna? Czy może pijani lekarze robili to, a może ktoś markował tak naprawdę te działania? W moim przekonaniu państwo polskie było stricte teoretyczne, ulegało pewnego rodzaju wpływom. Ci politycy byli... Donald Tusk był przestraszonym człowiekiem, dlatego że dał rozdzielić te delegacje. Mało tego, w moim przekonaniu ten rozdział nie był przypadkowy. Co to znaczy, że nie był przypadkowy? No, doskonale wszyscy wiemy, jak pan Putin, no ja tu się dziwię, że mamy dopiero sygnał od Ukrainy, bo ja przypominam sobie, panie senatorze, że ja mam sygnał od Gruzji i od wielu innych aspektów. Ja od lat 90. obserwuję agresywną politykę rosyjską w Gagauzji, na Dniestrzu, w Adżarii i tak dalej, więc nagle Rosja się okazała bardzo nieprawdopodobnie agresywnym państwem od 2011-2012 roku. Nie, Rosja jest agresywna od 300 lat. I to chyba polskich elit nie powinno dziwić. Chyba ja rozumiem, że co dwa pokolenia bądź jedno pokolenie ci łagodni, wspaniali Rosjanie, nie przekraczając żadnych barier podobno, eliminują naszą elitę. Być może niektórzy się do tego przyzwyczaili. Ja sobie nie życzę, żebym widział prezydenta Rzeczpospolitej zbezczeszonego profesora Lecha Kaczyńskiego, ani żadnej z 95 pozostałych ofiar. To jest skandal i państwo polskie zostało poniżone, a my politycy z Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie reagowali właściwie. Kropka. A wszyscy zostaliśmy okłamani, pragnę nadmienić. Panie senatorze, tu się z panią poseł zgadzam. Ja czasem premier. Jak słyszę zarzuty, panie senatorze, że pani premier kłamała, mówię, że została tak samo oszukana jak wszyscy inni. Zgodzę się z państwem, że Rosjanie nie dołożyli na należyte staranności, ale nie zgodzę się, żeby tę opinię przerzucać na polityków. Ale to pani premier, Kopacz mówiła, że przekopana została ziemia. Ale premier państwa polskiego takie miała przekonanie, ma przyjmować wiadomości, panie senatorze, ale ma sprawdzać. Tak została oszukana, bo premier rządu ma myśleć, Podobno pobierano materiał genetyczny od rodzin. Satysfakcjonuje, no bo udzielił pan odpowiedzi w tej chwili na kwestię, o którą pytamy. Dziennikarze pytają od bardzo dawna. Pani premier została oszukana. Wówczas minister, ważny przedstawiciel państwa polskiego w sprawie bez precedensu. Dlaczego polski minister zdrowia, postawiony naprzeciwko prezydenta Federacji Rosyjskiej, premiera wówczas, dlaczego tego rodzaju urzędnik podaje informacje i wierzy na słowo państwu, o którym pan poseł Jaskóła przed chwilą
powiedział, co o nim wiemy przynajmniej od lat 90. Dlaczego wierzyła na słowo? Pani premier widziała, jak przeprowadzane są niektóre czynności, których tam dokonywano. To, co widziała, robiło wrażenie wiarygodnego i rzetelnego. Pani premier powiedziała na jednym ze spotkań, panie senatorze, bo nie mówi pan prawdy. Panie senatorze, przepraszam, ja muszę sprostować pewną informację. Na spotkaniu, które jest dostępne, zapis tego spotkania jest dostępny, można to obejrzeć, pani Ewa Kopacz mówiła, że kiedy dotarły do Polski ciała, fragmenty ciał, ona spytała, co to jest, strony rosyjskiej, i strona rosyjska poinformowała ją, że to są elementy ciał polskich obywateli, które się tam znalazły dlatego, że Rosjanie przekopywali ziemię w głąb. Ona po prostu uwierzyła im na słowo. Dlaczego i czy odpowiada za to, że uwierzyła na słowo? Proszę pana, pani premier nie pełniła tam tej roli, która miała stawiać coś w wątpliwość. Od tego była polska prokuratura. Siedząc naprzeciwko ministra zdrowia Federacji Rosyjskiej na oficjalnym spotkaniu. Panie redaktorze, prosiłbym, żeby chociaż raz pan mi nie przerwał. Panie senatorze, ale pan podaje informację nieprawdziwą. Znowu, każdy to może sprawdzić. Są dostępne nagrania. Pokazywaliśmy je w telewizji. Siedzi pani Ewa Kopacz, minister zdrowia, naprzeciwko ministra zdrowia Federacji Rosyjskiej. Obok siedzi premier. Pan mówi, że ona nie była tam przedstawicielem państwa polskiego? To była przedstawicielem kogo? Ale panie redaktorze, jeżeli pan mi będzie przerywał, to pan się nie wie, nie dowie nigdy, co ja chciałem powiedzieć. Bardzo proszę. Tak samo telewidzowie. Bardzo proszę. Chciałem powiedzieć, że od tego, żeby powątpiewać i badać słowa Rosjan, była niezależna polska prokuratura. I ona prowadziła swoje niezależne postępowanie. Pani premier Kopacz, wówczas minister zdrowia, opierała się jedynie na informacjach, które były w jej zasięgu, i popełniła błąd, za co przeprosiła. Czy powinna odpowiedzieć za ten błąd? Ostatnia kwestia. W jakiej formie? Czy powinna odpowiedzieć? Forma jest... Pani jest wiele premier, form w państwie polskim odpowiedzialności. Nie może dzisiaj ponosić jakiejś odpowiedzialności za tamte słowa. Przeprosiła i to zamyka kwestię. Wydaje mi się, że cóż więcej można zrobić. Szanowni Państwo, chciałbym dopytać o jeszcze jedną kwestię, bo wspomniał o tym pan poseł Jaskóła, czy to, od czego tak naprawdę zaczęliśmy ten program. W kwestii tego, w jaki sposób pochowani zostali polscy obywatele, już mamy jasność. W zasadzie w większości przypadków mamy do czynienia z absolutnym skandalem. Ja będę się jednak upierał przy sformułowaniu z bezczeszczenia. Zdecydowanie tak. Jak w takim razie z przyczynami tej katastrofy, przyczyny, które przedstawiła polska komisja, są tożsame z przyczynami przedstawionymi przez rosyjską komisję? Jaką mamy pewność, że nie jest dokładnie tak samo w kwestii określenia przyczyn tego zdarzenia? Panie redaktorze, niczego nie jesteśmy pewni. Przecież to, co się dzieje teraz, to tylko potwierdza wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej parę lat temu i dzisiaj, potwierdzają, że w tej sprawie nie zostało nic wyjaśnione. Proszę zwrócić uwagę, w przypadku innych katastrof, jak długo przeprowadzane są jest identyfikacja zwłok, kiedy wydawane są ciała rodzinom. Tu nastąpiło wszystko szybko, tak jakby ktoś chciał, żeby jak najszybciej o tym temacie zapomnieć. I teraz nie można zapominać, proszę Państwa, o tych słowach, które padły, o tych słowach, które dawały rodzinom wtedy gwarancję, że ich członkowie rodzin wracają faktycznie w trumnie, która jest dla nich przypisana. To się nie wydarzyło. I teraz mówi pan, że jedno słowo, przepraszam, wystarczy. Otóż nie wystarczy. Nie wiemy, co się wydarzyło. Nie wiemy, dlaczego wprowadzano w błąd, kłamano wtedy. Dlaczego dzisiaj państwo nadal utrzymujecie retorykę, że nic się nie stało, wystarczy powiedzieć przepraszam. Dlaczego kłamano? Dlaczego wprowadzano w błąd? To są pytania, które zadają sobie w tej chwili Polacy, ale również zadają sobie pytanie, którego bardzo często nie wypowiadają. Czy to, jak potraktowano ciała, czy to, jak potraktowano wrak i jak są traktowane dowody w tej sprawie, nie jest po prostu elementem zaciemniania, zacierania śladów po jakiejś zbrodni, z którą mieliśmy do czynienia? Tego nie wiemy, natomiast ja mam nadzieję, że przyjdzie czas, w którym my wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Na pewno jest to pewnego rodzaju mataczenie strony. I na pewno jest to pewnego rodzaju korelacja z tym, że polscy politycy z Platformy Obywatelskiej no jakby weszli w tą narrację putinowską, bardzo niebezpieczną. Oczywiście możemy się sprzeczać, dlaczego jest to naiwność, głupota. Ja bym powiedział, że przez wiele lat nierozliczona agentura.
wielu ludzi w polskiej polityce, bo my sobie wiele rzeczy wyobrażamy, ale w Polsce może dochodzić do sytuacji, jak w przypadku na przykład Amber Gold, że w prokuraturze giną kluczowe dowody, że na przykład jeden instytut stwierdza, że nastąpiły jakieś po przesłankach jakieś przestępstwa albo jakieś fakty, a drugi twierdzi zupełnie coś innego. No, przypadek grafologiczny teczki Lecha Wałęsy, pseudonim Bolek, prawda? I dwa instytuty mówią coś zupełnie innego. Proszę zobaczyć, do jakiego poziomu absurdu sprowadzamy. My powinni, sprowadzamy dyskusję. Fakty są takie. Nastąpiła gigantyczna katastrofa, nie wiemy czy zbrodnia. Wszystko, co dzieje się po niej, jest głębokim skandalem. Rosja tym gra. Rosja niszczy pewnego rodzaju spójność, a wielu polityków Platformy Obywatelskiej odpowiada panie za to. Panie redaktorze, może ja się do tej sprawy też będę miał szansę odnieść. Jeżeli bym panie mogła najmniej, chyba jednym miałam... zdaniem, bo jesteśmy dobrze. Już po czasie, ale jednym zdaniem. Po pierwsze, naprawdę nie grajmy katastrofą. Skutki tej katastrofy dla ciał to była po prostu masakra. Panie senatorze, a te wszystkie badania, które się przeprowadza w tej przy okazji po prostu... ekshumacji, nie potwierdzają teorii zamachu. Odpowiedzialność. Przypomnijmy, dziś prokurator Pasionek w tej kwestii, o której przed chwilą wypowiedział się pan senator, powiedziała, że jeszcze w tej sprawie nic nie wiadomo, ponieważ przeprowadzone są badania i panie senatorze, po raz pierwszy przeprowadzone są w tej sprawie badania również przez międzynarodowe instytucje badawcze. I to trwa teraz. 7 lat po tym zdarzeniu. Pierwsza część minęła, 20 za nami. Druga, krótka, przed nami, bo Lucjan Ołtarzewski i Filip Styczyński byli dzisiaj w Sejmie. Gdyby mógł pan coś przekazać ojcu stewardesy Natalii Januszko, w której trumnie okazało się, że są szczątki jeszcze innych osób, co by pan powiedział? Ja muszę państwu powiedzieć, że dla mnie w tej sprawie wśród osób, które reprezentowały wtedy polski rząd, które reprezentowały instytucje państwa polskiego, zabrakło takiego instynktu państwowego. W grobie Natalii, świętej pamięci Natalii Januszko, znaleziono szczątki 6 innych ofiar katastrofy smoleńskiej. Gdyby mógł pan coś powiedzieć ojcu pani Natalii, co by to było? Wszystkim pewnie rodzinom ofiar powiedziałbym dokładnie to samo. Nie ufajcie rządowi, który mówił, że przekopał metr głębokości ziemi, a nie mówiliśmy, ja byłem jedną z tych osób, która mówiła, że to jest zwyczajne oszustwo i oddanie wielu pól przez rząd polski. A jeszcze pewnie bym dołożył nie ufa się czekiście, czyli Władimirowi Putinowi. Jak tam te składki? Zapłacone? Mam pytanie. Chciałem się zapytać... Proszę, bo to jest bardzo ważne. Zapłacone te składki? Proszę pana. Zapłacone te składki czy nie? Powtórzę. Ale... Proszę dać mi zadać pytanie. Ale to jest bardzo ważna sprawa. Wszyscy chcieliby wiedzieć, czy ma pan zapłacone te składki czy nie. Czy mógłbym zadać panu pytanie? No ja, może pan mi odpowiedzieć na moje... I Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, z którym dziś po południu rozmawiałem, między innymi na ten temat. To pokazuje takie prawdziwe intencje polityków Platformy Obywatelskiej. To znaczy dużo mówią na temat wolności mediów. Wiemy, jak były wolne media za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. To był zamknięty obieg informacji propagandowej dotyczących sukcesów rządów czy Donalda Tuska, czy Ewy Kopacz. I w tej chwili też pokazują na to, że chcą wybierać dziennikarzy. Nie są gotowi do odpowiadania na trudne pytania. To jest pierwszy aspekt sprawy. Drugi to są kłamliwe zarzuty. Tak? No, od polityka nie musimy wymagać elegancji. To już ten świat elegancji dawno się skończył. Ale na pewno jeszcze minimum prawdomówności. Dziś czwartek. A skoro czwartek, Wojciech Tejrosi. A skoro czwartek, Wojciech Tejrosi. Komik, przedsiębiorca, szczęść Boże, daj Boże. Niech pan mnie zapyta, gdzie jestem, bo naród, proszę pana, myśli, że ciągle w Arizonie. Pan mnie zapyta, gdzie jestem. No to gdzie pan jest? W kajucie siedzę, no. W kajucie siedzę, nowe dekoracje, proszę państwa. Chwilowo nie z Arizony, ale krowy mam cały czas w Arizonie. No i właśnie, Wojciech Tejrosi zamieszkały w Arizonie chwilowo w kajucie. Co się dzieje z porozumieniem paryskim? Myśmy już kiedyś rozmawiali o tych sprawach ekologicznych, ale Donald Trump po wielkiej podróży, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, zapowiada, że podejmie bardzo ważną decyzję w sprawie polityki klimatycznej i porozumienia z Paryża.
Proszę pana, spać nie mogę z niepokoju. Lepsze od horroru, bo on tweetuje. Od 4 dni się dowiadujemy, że ma się wycofać. To jest zresztą obietnica wyborcza. W związku z tym powinien się wycofać z tego durnego porozumienia paryskiego, skoro w wyborach obiecywał coś takiego i go wybrano. Gdyby obiecywał i go nie wybrano, no to wtedy Stany Zjednoczone jakoś inaczej powinny procedować. No ale obiecał i ma obowiązek spełnić obietnicę wyborczą. Ale przede wszystkim, jakby się to porozumienie rozsypało, to dobrze, bo ja panu powiem, mam tu wyliczenia na kartce. Jak ja bym zaokrąglił te wyliczenia, to by wyszło wielkie zero. Uwaga! Otóż porozumienie klimatyczne z Paryża mówi, że jest taki plan, takie ogólne zamierzenie, niekoniecznie imperatyw, że musimy to zrealizować, tylko taki ogólnikowy plan, że w ciągu 100 lat obniżymy temperaturę planety o, uwaga, 0,02 stopnia Celsjusza. A po co mamy to zrobić, przepraszam bardzo? Bo proszę pana, jak w ciągu 100 lat nie obniżymy temperatury ogólnoplanetarnej, to w tym, przecież to jest taki idiotyzm, co roku Stany Zjednoczone mają płacić 25 miliardów dolarów do tej kasy, żeby celem dalekosiężnym, stuletnim było obniżenie temperatury o coś, czego pan by nie poczuł. Termometr pod pachę wsadzony nie czuje 0,02 Celsjusza. To co to za szaleństwo? To są poważni ludzie, poważni politycy. Oni rządzą poważnymi państwami, miliardami dolarów. Przecież to o kasę chodzi. Nie, to są szaleńcy. Normalny człowiek by powiedział debile. Natomiast to są szaleńcy opętani jakąś ideą. Myślę, że chodzi o przesuwanie pieniędzy. Żeby ze Stanów Zjednoczonych 25 miliardów trafiło, po drodze pojadą na jakieś 5 innych konferencji. I proszę zauważyć, Trump mówi, w G7 powiedział, ja jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie reprezentuję świata, tylko interes Amerykanów i nie leży w interesie Amerykanów, żeby Ameryka wpłacała co roku 25 miliardów dolarów na te cele. W tym samym czasie, kiedy Chiny, nasza konkurencyjna gospodarka, dymią ile chcą, i nie wpłacają ani grosza, ani dolara, ani jena, ani niczego, co tam Teng Xiaopinga, nic nie wpłacają Chiny. I dymią ile wlezie. No to Trump powiedział, z punktu widzenia amerykańskiego wyborcy to nie jest dobre. I proszę pana, no Merkel wściekła, no bo on nagle nie będzie przysyłał 25 miliardów dolarów na te cele. Obraziła się na niego. No i celebryci, zdaje się, nie są zachwyceni. Ja tu mam takie zdjęcie. To jest dziennikarka amerykańskiej telewizji CNN, to znaczy... Pola, jeszcze... mogę pana zatrzymać na sekundę? To, ja to nie jest dziennikarka, to jest podobno komik, na liście A ani B jej nie ma, to komik z listy D, która pracuje w CNN-ie tak do rozśmieszania, tak jak ogórek z Gazety Wyborczej. Tak, raz no nie w roku śmiesz... na Sylwestra umieściła, bo to być może nie wszyscy wiedzą, na Twitterze takie zdjęcie. To jest obcięta głowa Donalda Trumpa i pani z liberalnej amerykańskiej telewizji CNN. To znaczy już zdaje się została zwolniona, ale zdjęcie umieściła. Nie, na razie tylko powiedzieli, że Sylwestra nie będzie prowadziła. Jakby pan to zrobił, to wylatuje pan na resztę życia. Gdyby pan przyniósł głowę Donalda Tuska, albo Donalda Trumpa, albo Donalda Kaczyńskiego, cokolwiek, i pokazał się w takiej ustawce, to jest ustawka tych terrorystów z ISIS, którzy obcinali głowy i do fotografii pokazywali oberżnięte głowy wrogów swoich. Proszę pana, gdyby pan coś takiego zrobił, wylatuje pan na resztę życia z zawodu. Natomiast ona wyleciała z Sylwestra na razie tylko. No, tego Sylwestra prowadzi od jakiegoś czasu. No dobrze, to o co w tym wszystkim chodzi? Amerykańskie media, te konserwatywne, publikują listę sposobów, w jaki traktowany był prezydent Stanów Zjednoczonych. Strzelanie przez jednego z raperów, cała masa takich przykładów. Ale my w Polsce mamy przecież podobne przykłady. Tego rodzaju rzeczy dzieją się też w Polsce. Proszę pana, przede wszystkim chodzi o dehumanizowanie osoby Trumpa. Chodzi o to, żeby on się zamienił w coś, co nie jest człowiekiem. Bo jeżeli pan o nim myśli jako człowieku, to nie wolno drugiemu człowiekowi czegoś takiego zrobić. Nie wolno takich bluzgów wysyłać pod adresem jego syna 11-letniego, barona Trumpa. No po prostu dzieci były niedotykalne i u gwałciciela Clintona, obrzydliwego dziada, który wiemy co robił, jego córki nie ruszano. Dzieci Obamy były nietykalne, natomiast po dzieciach Trumpa się jeździ. Chodzi o to, żeby zdehumanizować i żeby przesuwać granice. Co jeszcze możemy zrobić? To zrobiliśmy z tą głową, zrobił się skandal, przeprosimy, ale granica już została posunięta.
o krok dalej. A w Polsce co się dzieje? No proszę pana, na targach książki w Warszawie bardzo niedawno obywatele RP, czyli Platforma i spółka, krzyczeli wobec prezydenta Dudy naszego: będziesz wisiał, będziesz wisiał. Najbardziej haniebny wyrok śmierci przez powieszenie, bo wie pan, generała trzeba rozstrzelać, krzesło elektryczne, zastrzyk, natomiast powieszenie to jest najbardziej haniebny wyrok już dla takiego zdrajcy, że sobie nie wyobrażamy, że gorzej może być. I oni to krzyczeli zupełnie, zupełnie legalnie. Ucieszyło mnie, że są zwolennikami kary śmierci w szczególnych przypadkach, nawet platformersi, natomiast to jest właśnie przesuwanie granicy. No dobrze, skoro mówimy o przesuwaniu granicy, to jest wiadomość z dzisiejszego wczesnego popołudnia. Prokurator Pasionek mówi, prokuratura mówi, w trumnie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego ujawniono szczątki ciał innych osób. Jak pan to w ogóle skomentuje? Już teraz właśnie granica się przesunęła, bo jak ja się dowiedziałem, że w którejś trumnie były trzy nogi, tam cztery ręce, już nie pamiętam co z czym, że w innej trumnie było wszystko zawinięte w folię budowlaną, czyli spakowane we worek i wrzucone do trumny. No, jeżeli te zwłoki rzeczywiście były zmieszane do tego stopnia, że nie da się ich porozdzielać, to się robi wspólną mogiłę. Natomiast teraz okazuje się, i to po tylu latach, że dało się porozdzielać, teraz by się dało porozdzielać na bazie badań genetycznych każdej kostki, to co dopiero wtedy? No tylko trzeba było otworzyć trumny. A Kopacz podjęła decyzję, nic nie otwieramy, bo jeszcze coś wypłynie. Ewa Kopacz, przesłuchiwana wczoraj w prokuraturze, mówi, w zasadzie o samym przesłuchaniu mówi niewiele, ale w wypowiedziach mówi, ja w zasadzie byłam tam wolontariuszem. No to... Proszę pana, ona próbuje się wykręcić z paragrafu teraz, ale jeżeli wówczas minister zdrowia, który miał obowiązek tam pojechać urzędowo, pojechał jako wolontariuszka, to powinna dostać lufę z paragrafu o zaniedbanie swoich obowiązków, bo była na pensji ministerialnej i miała jako minister obowiązek pojechać i nadzorować. A minister nie pojechał, tylko wolontariuszka pojechała. No to babę za zaniechanie działań trzeba wsadzić do ciupy. Tyle panu powiem w sprawie Kopacz. Nikt jej nie lubi poza tym. W parlamencie nawet jej koledzy mówili, że wredna baba. Pani premier Kopacz mówi, że była wolontariuszką. Natomiast kiedy rozmawia się z politykami Platformy, to oni mówią, za te sprawy odpowiadają prokuratorzy, niezależni prokuratorzy wówczas. Politycy nie mają z tym nic wspólnego. Ale to Donald Tusk, premier, rok później skwitował działania prokuratury w poprzednim roku, w roku 2010. Złożył swój podpis i powiedział, wszystko było w porządku, panie prokuratorze generalny, może pan dalej pełnić swoje funkcje, co z odpowiedzialnością polityczną za te wydarzenia Donalda Tuska, który mówi, że takiej nie ma. Wie pan, to słówko, którego pan użył, odpowiedzialność polityczna, oznacza, że nie ma. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego, odpowiedzialność polityczna. Gdyby były jednomandatowe okręgi wyborcze, to może wyborca mógłby wywalić jakiegoś swojego posła. No ale tych rozwiązań Polacy nie chcą przyjąć. W związku z tym nie ma. No, odpowiada się w grupie kolegów, jakieś układy mafijne, tak jak w tym Amber Gold, wie pan, powiązania sądu z politykami, znikające dyski, telefony dzwoniące, przyjmuje polecenia od premiera, jaki wydać wyrok. To jest taki rodzaj sitwy, gdzie odpowiedzialność polityczna jest wobec politycznych moich konfratrów, a nie wobec narodu. No to kto w takim razie odpowiada za to, o czym pan wspomniał? Dyski zginęły w sądzie w Gdańsku, jednocześnie Sąd Najwyższy mówi, Kamiński to powinien być skazany, bo prezydent nie ma prawa go ułaskawić. Jak pan to skomentuje? Pan głupio pyta, bo ja głupio wyglądam, czy co? No, ja pytam, odpowiada? Bo lud jest zainteresowany. Już panu odpowiadam, kto odpowiada. Nikt nie odpowiada. No na tym ten interes polega, że dzieją się rzeczy, za które jakby pan w mojej firmie pracował i zgubił dyski, no to pan odpowiada. Ale jak pan jest politykiem, czyli pracuje pan w naszej firmie Rzeczpospolita, to pan nie odpowiada. No, dyski w sądzie giną. W sądzie, w Ostoi Rzeczpospolitej. Jest wielki napis na sądzie w Warszawie, że sąd i sprawiedliwość to jest Ostoja Rzeczpospolitej i tam giną dyski w największym skandalu finansowym, z którym związani są politycy, w którym dziesiątki tysięcy tracą miliony złotych i co? I giną dyski.
I jak moja nauczycielka od polskiego mówiła, i jajco, jak uczeń pytał, i co? Znaczy, że był trochę niegrzeczny. No proszę pana, wielkie jajco rozpłaszczone, no nico, no zginęły dyski. Jakaś babeczka z mojej ziemi, z Kociewia, ze Starogardu Gdańskiego próbowała w sądzie dochodzić praw swoich. Mówi, jak zgubiliście dyski, to niech mi sąd zapłaci odszkodowanie. Bo na tych dyskach były dowody w mojej sprawie, a mnie Amber Gold stuknął tam na ponad 100 tysięcy złotych. No i dostała odpis z sądu taki jakiś, że... to jedno z drugim miała nic wspólnego, proszę pani. Że dyski zginęły, to jest całkiem inna sprawa. Nie ma związku przyczynowo-skutkowego między tym, co pani mówi, a zginięciem dysków. Nikt nie odpowiada. No właśnie, to jest najbardziej wkurzające dla całego narodu, jak sądzę. No dobrze, to wróćmy jeszcze na chwilę do tych Stanów Zjednoczonych i Europy. Donald Trump był na szczycie G7. Na szczycie G7 w zasadzie chyba należy stwierdzić, że wsparł polską politykę, bo nie zgodził się na to, żeby 7 najsilniejszych państw świata powiedziało, problem migracyjny jest problemem, który musimy rozwiązywać wspólnie, a uparł się, że ma być tam zapis, że każde państwo ma obowiązek bronić swoich granic. I proszę pana, uparł się i demokratycznie zdecydowali się przyjąć ten upór i zapisać tak, jak chciał Trump. G7 w ogóle, nie wiem, czy pan zauważył, że ma piękną nazwę, adekwatną do zawartości. To jest ogólnie G7. Gdyby brać ekonomiczne parametry, to zamiast Holandii w G7 powinna być Polska parę lat temu. Gdyby brać tam dochody, wielkości, inne parametry. Nie, to jakieś jest towarzystwo wzajemnej adoracji, wielkie G, które się zbiera co jakiś czas. Przyjechał nagle inny człowiek. Przyjechał patriota ze Stanów Zjednoczonych, który mówi, zaraz, ja nie jestem politykiem, nie interesują mnie te wasze układy. Mnie wybrali Amerykanie, ja interes amerykański reprezentuję teraz, a nie jakiś ogólnoświatowy, nie wiadomo jaki. I nie leży w interesie Ameryki to, co wy chcecie zapisać. No i nie. I nie zapisali. I pani nasza premier Kopacz dostała od razu kopa. Szydło, premier Kopacz już była. Szydło. Proszę pana, z kopem mi się Kopacz kojarzy, wszystko mi się pomyliło, bo jestem stary. Szydło, proszę pana, zaostrzyła się w swoich słowach i cały Twitter chodzi teraz, że Szydło wreszcie z Polski jakieś płyną słowa poprawne. I to amerykański Twitter, francuski Twitter, brytyjski Twitter, Facebooki, blogi, co się dzieje? A Polski nie? Polski to już dawno. Zostaliśmy bohaterami. Pani premier Szydło powiedziała, co należało powiedzieć. No, nie może Europa bez przerwy przyjmować kolejnych imigrantów. Tu wybuchają ludzie konkretni, którzy płacą podatki, wobec których premier rządu brytyjskiego czy polskiego ma zobowiązania, bo to jego obywatele. I co? No i jeszcze więcej ich przyjmiemy, jeszcze więcej będziecie wybuchać. No wreszcie powiedzmy. Cytując Wojciecha Cejrowskiego, jego nauczycielkę, należałoby powiedzieć i jajco. Natomiast internauci za granicą z jakiegoś powodu patrzą na polską premier i mówią po tych słowach Europo, powstań z kolan, że brakuje takich polityków w Europie. Może już nie brakuje, bo to jest zawsze w polityce kwestia fali. Jeden się wkurzy, tak jak pani Szydło, i powie non possumus, dosyć. I po pierwszym non possumus nagle się okazuje, że jakiś jeden rysio tam z Węgier, drugi rysio skądś tam stwierdza, dobra, nie jestem sam, też to powiem, bo też to czuję. I może wreszcie, proszę pana, się ruszy. No to już na koniec w takim razie. Sąd Najwyższy w Polsce, już o to pytałem, ale pan nic nie powiedział. Sąd Najwyższy w Polsce mówi, prezydent nie ma prawa ułaskawić osób, które ułaskawił, bo nie były skazane prawomocnym wyrokiem. To jest, myślę, wchodzenie jednej władzy w kompetencje drugiej. W Stanach jest to samo w tej chwili, że sądy uzurpują sobie prawa do polityki w zakresie takim prezydenckim. Prezydent zarządza. Natomiast sąd tylko rozsądza, czy coś jest zgodne z prawem, czy nie. Sąd nie powinien zarządzać, a w tym układzie, który pan opisał i to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w sprawie kilku dekretów Trumpa, to jest zarządzanie przez sąd. Sąd wara, łapki do tyłu trochę, macie przeczytać nie motywację prezydenta Trumpa, nie motywację prezydenta Dudy. Tylko macie stwierdzić, czy goły przepis pozbawiony motywacji intelektualnych autora jest zgodny czy niezgodny z konstytucją. I tu się kończy wasza sądowa rola. Wojciech Cejrowski przygląda się temu, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej. Ekoterroryści przykuwają się do maszyn, które mają usuwać drzewa, które są zarażone i zarażają inne, niszcząc Puszczę Białowieską. O co chodzi?
Proszę pana, tak pan zaplątał, że ja to muszę troszkę rozplątać. Proszę rozplątować. Ekoterroryści bronią korników teraz. Oni mówią, że są eko i wybierają, czy drzewo bronią, czy proszę pana kamień w puszczy bronią. I teraz bronią korników, które żrą drzewa w puszczy. Leśnicy chcą te drzewa usunąć i wywieźć gniazdo korników i spalić, żeby było mniej szkodników w lesie. No a ci eko przykuwają się i blokują. Nie wiem, w czym leśniczy ma problem w momencie, kiedy eko wlazło mu na drzewo. Ja bym ściął. Najpierw bym przez tubę ostrzegał. Piłę weszło? Proszę pana, trzy razy bym ostrzegał przez tubę, proszę zejść, bo ścinam drzewo. Jak pan nie zejdzie, pan jest dorosły, to pan spadnie, rozumie pan? Spadnie pan. I potem ścinam drzewo, on spadł i się połamał. Jego sprawa, natomiast jego koledzy popatrzą i powiedzą, to ja już nie będę wchodził więcej. Wojciech Cejrowski, nagrana dziś po południu rozmowa z komikiem, przedsiębiorcą. A dziś o godzinie 21.20 po raz pierwszy program Ewy Bugały. Nie da się ukryć. Zostańcie państwo z nami. 21.10 na antenie TVP Info.